Donald Tusk nie spełni wyborczej obietnicy o natychmiastowym odblokowaniu środków z KPO w czwartek uda się na rozmowy do Brukseli. Według ekspertów środki będą dalej blokowane. Unijni komisarze mogą użyć ich do szantażu w związku z reformą traktatów. Podczas kampanii wyborczej przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk obiecywał, że dzień po wygranych wyborach załatwi unijne fundusze na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Składam tu w Sopocie, w moim rodzinnym Sopocie to uroczyste przyrzeczenie, że dzień po wyborach, dzień po zwycięstwie pojadę i te pieniądze odblokuję. I wszyscy to odczujemy. Od wyborów minął tydzień, a obietnica wciąż nie została spełniona. Politycy Platformy Obywatelskiej tłumaczą swojego lidera i przekonują, że była to metafora. Według premiera Mateusza Morawieckiego Donald Tusk składał obietnicę bez pokrycia na potrzeby kampanii wyborczej. Donald Tusk zdążył złamać swoją pierwszą obietnicę. Zobaczymy. Iloma jeszcze metaforami posługiwała się przez ostatnie miesiące opozycja? Lider Platformy Obywatelskiej uda się do Brukseli we czwartek. Spotka się z politykami Europejskiej Partii Ludowej oraz szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Poseł Platformy Marcin Kierwiński przyznaje, że rozmowy będą dotyczyć KPO, ale środków nie uda się od razu odblokować. Pieniądze z KPO zostały zablokowane przez nieudolny mm. rząd PiS. -u. I do momentu, kiedy ten rząd trwa, a no, realnych zmian, jeżeli chodzi o przywrócenie w Polsce praworządności, nie będzie. PSL i Lewica przekonują, że prezydent może przyspieszyć wypłatę środków, przekazując opozycji misję stworzenia rządu. Krajowy Plan Odbudowy to będzie priorytet przyszłego rządu. Trzeba to zrobić jak najszybciej. Te pieniądze powinny pracować już na kontach pod dla polskich e, przedsiębiorców, polskich rolników. Komisja Europejska uzależnia wypłatę środków na KPO od tzw. Kamieni milowych, czyli konkretnych warunków do spełnienia. Zmiany, na które zgodzi się nowy rząd, będą wymagały poparcia także prezydenta Andrzeja Dudy, mówi prawnik Marcin Jakubczyk. Pytanie, czy te, te środki z KPO nie będą takimi srebrnikami judaszowymi, za które można byłoby sprzedać sprzedać Polskę? Przyjęcie władzy przez opozycję nie będzie równoznaczne z odblokowaniem środków z KPO, mówi politolog dr Tomasz Teluk. Blokada, która dotychczas była polityczną formą nacisku na rząd PIS. Teraz może posłużyć Komisji Europejskiej do kolejnego szantażu. Niemcy wcale nie chcą finansować Polski. Te środki mogą być przedmiotem dalszego szantażu, jeśli chodzi o zmianę traktatów europejskich. Być może będzie ich wypłata uzależniona od tego, czy Polska zgodzi się na reformę tych traktatów, które. Znoszą prawo weta? Reformę traktatów forsuje Komisja Europejska, która chce ingerować w suwerenne sprawy państw członkowskich, w tym Polski. W najbliższą środę zmianami w traktatach zajmie się Komisja Konstytucyjna Parlamentu Europejskiego. Jak mówi poseł do Europarlamentu Zbigniew Kuźmiuk, Polska nie może zgodzić się na utratę suwerenności kosztem środków z Funduszu Odbudowy. W formie dotacji Polska ma otrzymać 24 miliardy euro. W tej wielkości pieniądze? Rząd prawa i sprawiedliwości w ostatnich dwóch latach przekazał samorządom na inwestycje. To było ponad 100 miliardów złotych. Nie bagatelizując ich znaczenia, ale myślę, że w głowach Polaków narobiono po prostu wody sodowej w tej sprawie. Pada pytanie, czy Donald Tusk, jako przyszły premier Polski, zgodzi się na zmianę unijnych traktatów w zamian za środki z KPO i kolejną posadę w Brukseli. W grudniu przyszłego roku kadencję kończy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Te posadę może objąć lider platformy obywatelskiej, na co według mediów mają wskazywać te słowa. Dajcie mi 100 dni, no może 400 dni, żeby zrobić porządek naprawdę żelazną miotłą, i później chętnie zostawię to ludziom o delikatniejszych, jakby Zamiar. Taki scenariusz jest prawdopodobny, zaznacza poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Donald Tusk jest w stanie zrobić bardzo wiele dla indywidualnych, prywatnych zysków i dlatego, żeby dostać jakąś dobrze płatną pracę w Brukseli. Wcześniej podporządkował całą politykę zagraniczną temu, żeby nie drażnić Rosji, nie drażnić Niemiec. O unijnym stanowisku dla Donalda Tuska miało mówić się także podczas szczytu Rady Europejskiej, o czym informował w kampanii wyborczej premier Mateusz Morawiecki.